Pojawił się technik znany jako Bitki. A ja wolałabym, żeby się nie pojawiał. Rozumiemy się? Załączam ci więcej informacji o tej gnidzie. Zajmij tę pozycję!
children. Атакуй меня!
Ej, ty. Chyba pomyliłeś lokale. Nie uczysz się na błędach. Kolejna pogadanka. Jest. No dalej. Podziel się mądrością i miejmy to za sobą. Śmiejesz się? Zostawcie go do cholery! 50 lat w czyśćcu to dużo czasu na przemyślenia. Powiedz tym dupkom, żeby nie robili afery. Mianowicie. Ludzie się nie zmieniają. Zwłaszcza tacy jak Kirk. Myślisz, że tego nie wiem? Że to pożyczę Kirkowi kasę na ładne oczy? Biznes z nim założę? Przecież zdaję sobie sprawę, że coś tu śmierdzi. Ale w tym mieście nie można zatkać nosa i odwrócić głowy. Trzeba wiedzieć, co śmierdzi i dlaczego. Bo inaczej potem można wdepnąć w gówno. Wychowałem się na ulicach tego miasta, Johnny. I wiem, jak o siebie zadbać. Oby tak było, V. Ślepy jesteś? Cześć, Kirk. Kopy lat. O kurwa, V. Nie poznałbym cię na ulicy. Za to ty nic się nie zmieniłeś. Nic. A nic. No tak, bo wiesz, u mnie sprawy raczej po staremu. Powolutku do przodu, jak mówią. Dobra, pogadajmy. No, usiądź sobie wygodnie. Mów. Już. No, słuchaj, sprawa jest prosta. Niedaleko stąd stoi sobie furgonetka. Wypchana po brzegi fantami. Jutro z rana ma pojechać pod granicę, ale... Do jutra jeszcze wiele może się zdarzyć, kumasz? Konkret, Kirk. Co to za fanty? Wszczepy bojowe, ale jakie? Eksperymentalna seria. Towar, którego nie ma na ulicy. Prosto z labu w Szanghaju. Aha. Czyje to jest? A jakie to ma kurwa znaczenie, V? Ważne, że będzie nasze. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Brzmi za dobrze, żeby to była prawda. Ale trudno, niech będzie. Wchodzę w to. Prawda, prawda, najprawdziwsza! Super. Słuchaj, to widzimy się na miejscu. Wysyłam ci koordynaty. Dozo. Wiesz, do kogo z nawiką podbijasz? No właśnie. Nie mieszaj się, nie twój intent. Słyszeliście, co powiedział Pepe. Odwalcie się. Wypierdalaj, koleś, bo jak nie, to kosa pod żebro. Myślisz, że zdążysz wyciągnąć nóż? Naprawdę tak sądzisz? Bo mi się wydaje, że zanim ten sygnał zdąży przebiec z twojego mózgu do ręki, będziesz miał już we łbie dymiącą dziurę. Przekonamy się? Dobra, chodź. Nie warto jego. Nie kalkuluje się. Pierdol się, słyszysz? Co to za typ, kurwa? Ale co? Co się stało? Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Ja chyba za dużo wypiłem. Ja pierdolę. Co za moc. Ej. Czemu mi pomogłeś? Bo to się mogło źle dla ciebie skończyć. W ogóle mogło się skończyć. Kurwa, co za miasto, co za ludzie. Siedzę sobie z boku, nikomu nie wadzę. A gdyby nie ty... Masz. Za dobry uczynek. Resztę dostał barman. Kręcili się przy facecie jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję, V. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie? Za moje pieniądze. Chętnie. Polej. Pomyślności. Co? Zmęczony? A, wiesz. Wziąłem dwie zmiany, jedna po drugiej. Cienko z forsą. Musisz dorobić. Nie. Po prostu nie chcę wracać do domu.
10 lat po ślubie, czaisz? 10 lat i nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak u łosia, kurwa. Słuchaj, Wi, skoro wspomniałeś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze zapłacę. Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak? Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie, na bank to wiem. Pytanie tylko, z kim? Zżera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić to w jeden wieczór. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściema. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym... Urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy. Rozumiesz? Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. Będę musiał wziąć twoją żonę pod obserwację, pochodzić za nią. Gdzie ją znajdę? Pracuję tu niedaleko, dam ci zaraz adres. Znając życie, to właśnie ma przerwę na papieroska. Ciągle kurwa kopci. To trochę za mało, żeby ją rozpoznać. Czekaj, miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. O, to kolorowo. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy, to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. Czemu chcesz wiedzieć, z kim cię zdradza? Co za różnica? Co za różnica? Wi, co to jest w ogóle za pytanie? Moje. Więc odpowiedz. Chcę mu spojrzeć w oczy. Spojrzeć w oczy i spytać, czy fajnie było ruchać cudzą żonę. Czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo? Okej, niech będzie. Zrobię to. Dzięki, Wi. Serio. To dużo dla mnie znaczy. Wysłuchiwał żalów innych, jak to barman, ale tym... Niewierna małżonka. Problem stary jak świat. W mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś, bo przeszkadzasz. Na sobie różowej kurtki, nie miała winy w oczach. Boże, to jest jeszcze gorsze niż twoje piosenki. To ona, kobieta w różu, łamaczka serc, w nimbie papierosowego dymu. Ruszyłem jej śladem, marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mi nad uchem. Podszedłem za blisko. Spłoszyła się. Muszę uważać. Wiem, wiem. Zabij, byle nie mnie! Przepraszam Państwa, serwis informacyjny.
kobieta rozgląda się wokół, ma coś na sumieniu, a ja mam ją na oku. Zżygam się w końcu od tej grafomanii. Znów podszedłem za blisko. Kobieta zniknęła w drzewiach niszczejących, jakby magnetyczna siła. W powietrzu unosił się smród smogu i zdrady. W sumie może to i lepiej, że niedługo umrę. Cynthia, mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi. Nieważne. Wiem już dość. Ale co? O co tu chodzi do cholery? Mówią, że kłamstwa mają krótkie nogi. Ale kłamcy miewają bardzo długie. Człowieku, skąd ty bierzesz te teksty? Robota wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny. W środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I co dalej? Nie wiem. I szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. Zrobiłem swoje, teraz twoja kolej. Czekam na przelew. Ha. Myślałem, że potraktujesz mnie inaczej niż zwykłego klienta. Ale widzę, że się myliłem. Na razie. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. Oto to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem.
szybciej. Rachel na ciebie czeka. No, o co chodzi ze Stevensonem? Nie wiem i mam to w dupie. Jednak ludzie nie zareagowali dobrze na pomysł nagrania Męki Chrystusa. To tylko garstka niezadowolonych. Braindance obejrzą setki milionów. Wytwórnia nie boi się skandalu? Skurwysyny liczą na skandal. Ja najchętniej stanąłbym z tymi ludźmi, ale co zrobić? Taka praca. To gdzie mam iść? Prosto tą uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Inaczej sobie wyobrażałam zaklinacza morderców. Wchodź. Olga, naprawimy go. O nic się nie martw. Zdążymy na czas, pomoc jest w drodze. Wreszcie. Jesteśmy spóźnieni. Stevenson co chwila pyta o ciebie. Porozmawiaj z nim, jest w garderobie. Chciałeś się ze mną widzieć. Chcę, żebyś był przy mnie, gdy będę umierał. Otaczają mnie obcy ludzie. Nie mam przyjaciół ani rodziny. Nadal jesteś zdecydowany nagrać ten braindance? Bardziej niż kiedykolwiek. Dasz sobie radę. Już doszedłeś bardzo daleko. Musisz jedynie pokonać strach. Spróbuję. Bardzo się boję. Czy pomodlisz się razem ze mną?
Tak. Boże, spraw, żeby wszystko ułożyło się dobrze. Dla niego i dla mnie. Joshua. Na mnie już czas. Chciałbym, żebyś poszedł razem ze mną. Chcę, żebyś to ty przybił mnie do krzyża. Proszę. Tak. Zrobię to. Dziękuję. Chodźmy. Masz tylko kilka kwestii do odegrania. Wyświetlimy ci je w trakcie. Jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Amen.
To był mój najtrudniejszy projekt. Ale dowiozłam go. Co teraz? Teraz porządnie się wyśpię. Skontaktuję się z tobą w sprawie przelewu. No to do usłyszenia. Na razie. Thank you.
Ja wandal na górach to nie ma paczko i produkty.